zaangażowany, byłem współpracownikiem, bo nie byłem członkiem, ale byłem współpracownikiem KOR-u. W związku z tym robiłem różne rzeczy, które no, KOR tam, że tak powiem, członkowie KOR-u, z którymi współpracowałem, a głównie z Haliną Mikołajską, bo to właściwie ona była sprawczynią mojego tutaj, że tak powiem, zaangażowania się w tą działalność opozycyjną i właśnie bliską z KOR-u. No w związku z tym, wie pani, no tu nawet wziąłem jakieś, ale to przecież nie będę, różnych zatrzymań, prawda, rewizji, no... Już w latach 70. No tak. Ja zacząłem, tak naprawdę moja działalność to było od 76 roku, no do 80, no właśnie pierwszego, prawda, w różnych zresztą tutaj, tak powiem, układach, w sensie różne rzeczy robiłem, były to na przykład wyjazdy, przez Romaszewskich, prawda, do sądów, prawda, gdzie byli sądzeni no, ludzie, tak powiem, też walczący. W Radomiu nie, z Radomiu nie byłem, nie. Do Radomia nie jeździłem, pomagałem, oczywiście zbierałem pieniądze naturalnie, podpisy i tak dalej, i tak dalej. No i w związku z tym nazbierało się tego. Dlaczego pan się zdecydował? Może schowamy tą karteczkę? Schowamy? Tak, bo to jest później, przyda się. Ale to później pan... Dobrze. Tak, dobra. Dlaczego pan się zdecydował podjąć taką działalność? Wie pani, myślę, że z powodów ludzkich. Kiedy odwiedziłem Halinę Mikołajską i usłyszałem o tym, co jej, że tak powiem, UB tutaj, tak powiem, wyprawia z nią, prawda, te niszczenie samochodów, jakieś tam no, różnego rodzaju represje, już nie mówiąc o tych telefonach, które miała, prawda, wizytach, prawda, oburzonej klasy robotniczej i tak dalej, to postanowiłem jej, krótko mówiąc, jej najpierw pomagać, no jakby na tyle, na ile mogłem. Poza tym z Haliną Mikołajską również żeśmy działalność artystyczną prowadzili. No, nikt jeszcze nie recytował Czesława Miłosza, a myśmy jeździli Czesława Miłosza w kościołach głównie recytowaliśmy. Później, kiedy Ojciec Święty został papieżem, znaczy kardynał został papieżem, to myśmy z wierszami Wojtyły latali po kościołach. Więc to było zarówno ta, że tak powiem, sprzeciw wobec władzy, jak również taka działalność, no krótko mówiąc, oboje aktorzy, prawda, artyści, była to działalność artystyczna. Występowaliśmy na Tygodniach Kultury Chrześcijańskiej. Ja byłem bardzo częstym gościem u Haliny w domu, u pana Mariana Brandysa, prawda. I, no i to spowodowało, że jak przyszedł 13, no to wzięli, przyszli i zabrali. Od razu 13. 13. Tak? 13 od 12. No tak jakby powiedzieć dokładnie, to właśnie było już Siusiu Paciorek i do łóżeczka i był dzwonek i był mój stały opiekun, pan Zbyszek, zobaczyłem go przez Judasza. No i co, ja mówię, co pan, panie Zbyszku, o 12 w nocy? No to tylko na chwileczkę. No jak otworzyłem, okazuje się, że stał za winklem, stał milicjant z łomem, gdyby mnie nie otworzył, prawda? No i on wszedł i prawda, powiedział, że właśnie jest tutaj stan wojenny i żebym się ubierał i tego. No i no, ubrałem się, żona wyskoczyła z małym wtedy Mateuszem na ręku. Co pan, panie Zbyszku, dlaczego? A nie, proszę pani, to chwila będzie, to moment. No taka chwila była, że wyjechałem na kilka miesięcy. Nie na długo, bo ja internowany też nie byłem długo. A w Białęce, i tutaj właśnie od razu chcę powiedzieć, w Białęce ja byłem tydzień. Może 8 dni. Także ja o Białęce mam niewiele, poza listą i jakimś no, takim wspomnieniem, jak żeśmy jechali, jeśli to w ogóle ma być. Tak, tak, my tu szczegółowo dopytujemy. Jechali. Gdzie to, pana zabrał pan? Na Opaczecką. Na Opaczecką. Do komendy do Opaczecką. No i tam koledzy, oczywiście znajomi, Czuma, między innymi Andrzej. No i tego. Jak żeśmy jechali tą Suką, to nie wiedzieliśmy, gdzie jedziemy. I Andrzej dopiero mówi, aha, Białołęka, bo on znał przecież, bo już miał swoje doświadczenie, prawda, więzienne. No i Białołęka, i rzeczywiście Białołęka. No więc wylądowaliśmy na tej Białołęce.
jak tam kolejny? Znaczy nie, ja byłem, to zabawne, bo ja byłem w osobnej w ogóle ogromnej celi, gdzie było wybite okno, więc zimno było, znaczy był jakiś koc, ale zimno było. No i o 6 tak, o 6 rano obudził mnie kto? No oczywiście pan generał, prawda, bo była szczekaczka i tam, prawda, no właśnie wyjawił, prawda, swoje plany wobec mnie i wobec całego narodu. A to było w areszcie ślecznym? To było na Białołęce, ja nie, pani nie wiem, no jakaś cela była, czy to był areszt, czy było, nie wiem, jakaś No ale później pan trafił jeszcze do tego A później, baranku? A później, no trafiłem, no tak jak wszyscy, tak jak Maciek przed chwilą to opowiadał, prawda? Ja trafiłem pod 15. Jeśli pani jest zainteresowana, to mogę przeczytać, tak, skład? Proszę bardzo. Już mówię. Więc tak, cela numer 15 i to jest ciekawostka, 15, bo nawet jest dokładnie, spisałem kiedy to, znaczy którego dnia, 15 grudnia 81 roku. Bogdan Trzebiński pracował w Zwarze i adres, tutaj no nie będę podawał, nawet chyba telefon jest, ale stary oczywiście. Staszek Karpezo, Ursus, też adres, Ryszard Jaworski, Wodociągi. Andrzej Newelski, wszędzie są adresy. Ośrodek telewizyjny. Tak, Krzysztof Paluszkiewicz, PKP. Czesław Perkowski, PKP. Bolesław Tęcza, Mennica. Bernard Koleśnik, nie ma nikogo w domu. Roman Misztal, Dom Słowa. Janusz Krzyżewski, PTB. Coś PTB, nie wiem, Spredom. I Konrad Byliński. No to znany, prawda, oczywiście opozycjonista, edytor i tak dalej. To była nasza cela. 15 grudnia. Mnie się wydaje, że to jest niepełen skład, że tam jeszcze później, w następnych dniach doszli. Tak mi się wydaje, ale 15 grudnia było tylu. Czyli głównie działacze związkowi, zakłady pracy, tak. A pan nie zakładał związków wśród aktorów? Nie, był pan w władzach związkowych? Nie byłem we władzach związkowych. Zresztą, o ile wiem, taką działalność podjęła tylko Halina Winiarska, w Gdańsku. Czy oni zakładali Solidarność aktorską? Nie jestem pewien. W każdym razie ja w Warszawie na pewno nie było. W Warszawie tak między nami mówiąc szczerze, to byłem ja, znaczy była Halina Kowalska oczywiście i ja do środowiska aktorskiego. No ale później był bojkot słynny aktorski, prawda? I sporo aktorów jednak. Kiedy było wolno, to już było wolno. A tutaj było tak, że jak się zaczynała taka działalność, to się wchodziło, to znaczy trzeba było się być przygotowanym na to, że przyjdą do mieszkania, że zgarną, że zaaresztują. No. Czy pan się bał? Czy pan nie wiedział, kiedy wróci? Kiedy bałem się, jak zabrali mnie? Tak, jak pana zabrano i czy pan wiedział, na jak... Znaczy wie pani, jedyna rzecz, która była tutaj taka, tak powiem, lekko tego, to na jak długo. Tego nikt nie wiedział, prawda? No i gdzie? Że mówi pani o Białęce, tak? Nie, no a z domu? Że do Związku Radzieckiego nawet. A nie, to nie teraz. Nie teraz. To dopiero jak żeśmy lecieli helikopterem do Jaworza. To wtedy był taki ten. Ale pilot specjalnie chyba przeleciał tak, żebyśmy zobaczyli, gdzie lecimy. Nad Koszalinem. To znaczy zobaczyliśmy napis Leon na dworcu. Koszalin. No to wiedzieliśmy, że lecimy albo do Niemiec, bo to też jeszcze było, bo wywozili wtedy, Rosjanie wywozili swoich dysydentów, no albo gdzieś właśnie tutaj, no prawda, byśmy byli na poligonie, to jest poligon Jaworza. Więc tak, jeśli chodzi o Białołękę, to moje wspomnienia są właściwie prawie żadne. Bo wie pani, tydzień, co można tego, herbatę, tylko ten Maciek mi opowiedział, jak herbatę robiono, bo to też przecież nie było dozwolone. No to do żarów to oprawki, drucik i żyletka. I żyletka przyczepiona i żyletka rozgrywała się oczywiście jako ten i gotowała się taka taki straszna. Herbatka. To pamiętam. Cały czas było zimno w celi, czy wstawiono? Nie, ta cela, o której ja mówiłem, to był początek, ja byłem sam.
Tam byłem sam w ogóle, w tej pierwszej celi. Na jedną noc. Natomiast tutaj nie pamiętam, żeby zimno, chyba nie. Nie, było tak. Jak wygląda wasz dzień taki normalny? Wie pani, no cóż tam, no rano była jakaś pobudka, nie wiem, chyba rano, ale o której nie umiem powiedzieć. I jakieś takie zbieranie się, jakieś tam, no kawa, coś tam, jakieś śniadanie było. No pamiętam oczywiście takie te spacery, no to spacery, no to wiadomo. Jak długo trwał taki spacer? Spacer godzinę. No wspólne, że tak powiem, kąpiele, prawda, w jakiejś takiej tam no, specjalnym kąpielowym pomieszczeniu. Pamiętam o to na pewno, to te próby namówienia na podpisanie lojalki. O właśnie. No tak, no więc była taka akcja raz. Ja byłem raz wzięty, no bo to na początku. No i siedzieli że mundurowi w ogóle, to byli chyba oficerowie w ogóle, ale nie UB, tylko żołnierze, znaczy oficerowie. No i on mi tam, prawda, to tam jakiś ten tekst podsuwa, żebym ja to podpisał. Ja mówię, proszę pana, gdyby panu zaproponowano coś takiego w momencie, kiedy Polska by była okupowana, to pan by podpisał? Ale to zupełnie co innego. Ja mówię, to samo, proszę pana, bo kto nas okupuje, wie pan? No, wie pan, prawda? No. No i skończyło się. No. Także ja tutaj, szczerze powiedziawszy, żadnych takich wspomnień, wie pani, jakichś, tak jak tutaj no, słyszałem, no tam alkohol, ale to nie było na to czasu w ogóle. A czy wieczory poezji jakieś pan... Nie, nie było. To wie pani, tak, ja nic nie miałem w ogóle ze sobą. No to, co umiałem, no to tam... A z głowy... Wie pani, jakoś tutaj raczej takie pogaduchy były, wspomnienia jakieś tam, no różne, prawda, no bo to było ciekawie, oni byli ciekawi, a co, a gdzie, a gdzie. W filmach, o tak, owszem. Ale w ramach tej celi, tej czy pan celi. Już się załapał na to otwarcie celi tam gdzieś? Nie, to już później, się działo. Można. Kogo pan jeszcze tam, z kim pan rozmawiał? No z Konradem głównie, bo to było, wie pani, bo byliśmy przecież zakolegowani już wcześniej. No tak, bo przecież on był w Nowej, prawda, ja miał, u nas był sklepik Nowej, więc tutaj tak głównie on, Krzyżewski. On słynny z tego, że on ten szablą prawie ściął głowę Ubekowi. Tak, niesamowite. Może niesamowite. Pan coś więcej o tym powiedzieć? Co? Nie, no znaczy to tylko pan wiem, że to była legenda taka, że oni weszli, a on miał nas na, on taki patriotyczny, bardzo miał szablę na ścianie, ściągnął tą szablę i mało temu łba nie uciął. Ale w momencie właśnie... Zatrzymania w 81, tak, 13, tak. Czy pana ktoś zdążył odwiedzić przez ten tydzień? Nie, absolutnie, nie. Jakieś, nie pamiętam, czy były jakieś próby, znaczy, oczywiście wiadomość, gdzie jestem, została przesłana. Ja tu zresztą właśnie te adresy braliśmy, dlatego, żeby jak ktoś będzie wychodził, żeby dać znać, prawda, coś tam, no tak. Czyli po tygodniu pana helikopterem wywieźli z kim? No, Komorowski na pewno, bo z Komorowskim siedziałem pod jedną celą później w tym. W Jaworzu. Tak. Razem żeśmy. Od razu żeśmy się zakolegowali, jak żeśmy wsiedli do autobusu. Wszyscy byli tacy rozradowani, a. Komorowski też był tydzień w Białym. Komorowski, tak jak ja. Tak jak pan. Tylko pan się został pod inną celą. Słucham? Jakiegoś takiego ścisłego. No, Jaworze było takie, no Jaworze, no to był Szczypiorski, to był Mazowiecki, to był Geremek, no z tych takich, no Małachowski, no ja mówię, ja byłem z Komorowskim pod celą, no taka, najpierw jeszcze była Halina chwilę, Mikołajska, niespodziewanie, jeszcze żeśmy razem obchodzili Boże Narodzenie, no właśnie w Jaworzu. W Jaworzu. Tam też był Kęcik z żoną. Później oni też wyjechali. Także, no nie Jaworze, no to znane chyba tu. Tak. Czy Jaworze dużo lepsze warunki? Podobno to był dom wypoczynkowy. Tak. I lepsze jakieś traktowanie? Jak pan może porównać te dwa? Znaczy, jeśli chodzi o Białołękę, to tak jakbym przeleciał, wie pani. W ogóle nie zwracałem uwagi na traktowanie, bo nie było żadnych powodów do tego, żeby mnie tam, nie wiem, prześladowano. Jeśli chodzi o Jaworze, nie,
na dworzu to ja byłem w ogóle, no, jak mnie tam przywieźli, to wszyscy ten, tak powiem, personel tak zwany, czyli jak coś tam, zomowcy czy coś, to przyjechał, czarne chmury, panie Macieju, to pan, tak, taki był facet. A to inna, na inną rozmowę, bo to. Aha, no tak, dzisiaj nie. To na inną rozmowę, tak, tak. No to czyli to wszystko, co tutaj mam o tym właśnie. To kochanie, ja dużo więcej nie mam. No to co odczytałem. Kontakt z kościołem, paczki, to wszystko, pomoc. Nic to mnie tego. Mnie to nie brało, bo ja po prostu, no tak jak mówię, byłem chwilę. Byłem chwilę, tylko przebiegłem przez tą Białołękę. A co tam było takie najbardziej dotkliwego w tej Białołęce, może? Wie pani, bo no, ciasno. To... O, ciasno. Ciasno. W celi było to prawda, w celi było ciasno. I chyba toalety, bo wiem, może to rozumiem, że normalna łazienka, no, prawda? Tak, a tutaj tak. Trzeba było przy kolegach załatwiać potrzeby. No było to dotkliwe. No ale no wie pani, no do wszystkiego można się przyzwyczaić, czy trzeba. Było się przyzwyczaić. Ja nie pamiętam, to Maciek powinien powiedzieć raczej, bo mnie się wydaje, że to nie był kubeł. To było chyba coś takiego bardziej, że tak powiem, jakiś rodzaj sedesu, to było coś takiego. Ale tylko za przepierzenie. No tak, za... no tak, tak, oczywiście. Jakieś tak. Osobne pomieszczenie. Nie, nie, nie. To był dyskomfort, powiedzmy sobie, dla pozostałych więźniów. Pewnie tak, no, ale co zrobić, no. Poza tym, ja nie bardzo, wie pani, mam, no, że tak powiem, jakieś wspomnienia, które by mi się utkwiły. No, nic w tym okresie, w którym byłem, nie wydarzyło się takiego, co bym zanotował, tak jak powiedzmy Jaworze, no to w ogóle cała ten. A pan po raz pierwszy trafił do więzienia, czy tam do internowania wcześniej, znaczy przed 81 rokiem? Nie, to byłem zatrzymywany wielokrotnie, tak, no, w Warszawie, w Lublinie. Później w tym w Ustrzykach słynny wyjazd, tak, z Wiesiem Kęcikiem, gdzie nas zapakowali, tak. Nie, ja bardzo często zjeżdżałem więzień. Pan już był tak, ta, areszty, tak. Areszty, to trochę coś innego, prawda? Areszty, tak. W Lublinie siedziałem zresztą ze złodziejem, bardzo sympatyczny. Areszty dał... to było bardziej takie na... Areszty, no wie pani, no też cele. Poważne. No, na Mostowskich też siedziałem. Został także... pan gdzieś pobity? W którymś nie udało mi się, nie. Z pana, obchodzono się z panem trochę jak z celebrytą? Nie, tego nie. To w ogóle, nie, to w ogóle nie. Oni nie. Może wiedzieli, ale nie demonstrowali żadnych uczuć. Natomiast nie byłem nigdy pobity, nie byłem. Nie brałem udziału później już, no to już taki inny temat, w demonstracjach, nie? Jakoś mnie to nie ciągnęło. No i na koniec takie pytanie, czy było warto prowadzić taką działalność, czy pan tego nie żałuje z perspektywy czasu? Nie mogę żałować, bo wie pani, no mam takie poczucie, że no również w minimalnym jakimś stopniu, no, jesteśmy w takim kraju, w jakim jesteśmy, prawda, jednak wolnym, prawda. I to jest najważniejsze z całej tej, że tak powiem, mojej tam drogi, no to jest najważniejsze chyba.